Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania czołg premium tieru 7 z nacji radzieckiej. Ostatni pojazd z paczki berlińskiej, który pojawia się u mnie na kanale. Mianowicie jest to IS-2. Jak widzimy, czołg jest generalnie każdy z tej paczki bardzo ładny wizualnie. Nazywa się identycznie jak czołg w drzewku chińskim, natomiast odróżnia go to, że działo ma z czołgu radzieckiego, mianowicie na zwykłych pociskach 175 peny, natomiast pociskami premium nie są hity jak w chińskim odpowiedniku, tylko pociski podkalibrowe z penetracją z średnią 217. Jak widzicie, waży 17 pocisków zwykłych, 8 pocisków premium na ogół wykorzystuję je, znaczy korzystam z nich wtedy, jak mnie rzuci na dziewiątki, bo trzeba pamiętać o tym, że pojazd ten ma zwykły matchmaking, jak praktycznie już teraz każdy czołg premium wprowadzany przez WG. Trzy pociski odłamkowo burzące, bo jednak 122 na tych burzaczkach potrafi nieźle zaskoczyć. Mały zestaw naprawczy, mała apteczka, duża gaśnica, wentylacja, dosyłacz oraz skupiaczkę, ponieważ nie można tutaj włożyć stabilizatora. Załoga, jaka na tym się jeździ, to jest moja załoga z ISA 7, czyli gorsza niż z ISA 4 i to widać. Aktualnie jest 98% i 96% trzeciego perka. Oczywiście jak grałem bitewki, które wam będę pokazywał, to ta załoga była jeszcze troszkę słabsza. Cóż mogę powiedzieć o tym pojeździe? Tak jak Cromwell, Berlin i Rudy praktycznie są czołgami bardzo dobrymi, IS-2 również jest pojazdem, który gra się przyjemnie, który nie odbiega za bardzo od swoich podstawowych odpowiedników. Jedyna rzecz, czego mi w tym ISie trochę brakuje, to mobilności. Oczywiście jest to czołg ciężki, ale gdyby on jechał trochę szybciej, to byłoby lepiej. Natomiast nie żałuję jego zakupu, daje mi dużo frajdy. Przy okazji, jak na siódemkę premium, zarabia również przyzwoite kredyty. Jest chyba mimo wszystko najsłabszy z tej trójki, ale nie jest to moim zdaniem zły pojazd. Oczywiście parametry armaty, no takie charakterystyczne dla radzieckich, czyli czas celowania 3,4, bardzo duży, celność 0,46, czyli naprawdę niewiele. Natomiast jest to typowa radziecka armata, czyli czasami macie tak, że skupicie do końca i nie traficie z kilku metrów i szlak was trafia. Czasami macie takie bitwy, że przekręcacie po prostu wieżę, celownik rozjechany, strzelacie i to wchodzi, przebija, nie wiadomo jak. Ogólnie ja ISem zwykłym grałem bardzo dawno temu, to były w ogóle początki AZPM, wtedy jeszcze pamiętam, jak graliśmy z Jarim na dwa ISy, Pawlus jeździł wtedy z Cromwellem i grało się przyjemnie i ISa wspominałem bardzo dobrze, dlatego też ucieszyłem się, że będę miał czołg premium praktycznie, który jest odpowiednikiem ISa. I tak jak myślałem, gra mi się nim spoko. Do tego jest bardzo ładny, przy okazji zarabia kredyty i starałem się tym ISem poza szkoleniem załogi wykonywać również jakieś misje osobiste na T-55 i na pewno tam jakieś się udały, a jedna z nich wpadnie w jednej z bitewek, które zamierzam wam zaprezentować. To tyle mojego gadania, przejdźmy do bitwy, gdzie zobaczycie, jak ten czołg się sprawuje. No i mamy bitewkę, jest to mapa El Haluf, znana u nas w klanie jako El Hulaf. Losowanie bardzo dobre, jestem na topie, jedna z nielicznych siódemek. Przy okazji chciałem pozdrowić Pudon pierwszy z tej bitewki, bardzo serdecznie z mojej drużyny oczywiście. No i cóż, jak widzicie, czołg jedzie powyżej 30 na godzinę, co jak na HTK nie jest tak, nie, to nie jest złe, ale chciałbym, żeby mimo wszystko jeszcze tamte, nie wiem, 2-3 km, chociaż jechał szybciej, tak po 40, nie te 35, czyli właśnie tak te 38-40 byłoby na pewno przyjemniej. No ale nie można mieć wszystkiego. Ponieważ losowanie jest dobre, ja miałem wtedy misję, o ile się nie mylę, zrobić Top Gana.
i stwierdziłem, że na siódemkach spokojnie będzie łatwiej to mi zrobić. Przy okazji będę sobie szkolił słabszą załogę ZIS-a, zarobię jeszcze jakieś kredyty, no i też będę jeździł czołgiem właśnie i z drugim, który zakupiłem, dzięki czemu będę mógł wyrobić sobie o nim jeszcze jakąś opinię i mieć dla Was materiały na kanał. A o to też chodzi, dlatego staram się grać różnymi czołgami, żeby miał Wam co pokazywać. No i jak widzicie, przycisnąłem tutaj dość mocno, bo zauważyłem, że przeciwnicy się trochę po prostu opierdzielają. VKP od nich też pojechała ostro, ale bez wsparcia. Więc ja tutaj wyjeżdżam, wiem, że gdzieś tam jest Nashorn, ale chcę w tej fałce strzelić. Od Nashorna oddzielają mnie skały. VKP ma teraz problem. Kończę przeładowywać, widzicie, 10-15 jest. I wykończamy tutaj fałkę, wyjeżdża T-34-85. Niestety nie dałem rady się dobrze skontować. Ale już drugi pocisk od tego meda mnie nie przebił. Ja go jeszcze wziąłem na tarana, dobiłem. Tutaj właśnie to mnie rozwaliło. System spotowania w wocie, nie? Tygrys pojawił się znikąd. Wyjechał z nienacka. Byłem mocno zaskoczony, no ale to jest właśnie, to je wot i tutaj system spotowania jest tragiczny. Teraz próbowałem zobaczyć, czy będzie przestrzał na tego T29. Oczywiście starałem się wyjeżdżać tak, żeby pokazywać, próbować trochę sidescrapa. Niepełne skupienie to jest to, co mówiłem, że to jest radzieckie działo. Czasami po prostu kaprys wejdzie albo nie wejdzie. Jest T29. Bok wieży, no ale w bok wieży nie zawsze wchodzi przy tej penetracji. Musiałoby nam dobrze polosować. T29 również pada. No widzimy, jak nie wyjeżdżać Tygrys MP. On akurat wprawdzie mnie przebił, Tygrys również mnie przebił. Ten pancerz nie jest jakiś rewelacyjny, jeżeli chodzi o takie wyższe penetracje, ale na niższe tiery sobie spokojnie radzi. No tu właśnie nie było przycelowania do końca, czy nawet dłużej, poszedł kalafior w ziemię, ale musiałem zaryzykować, nie chciałem tracić HP-ków. Jak widzicie, Tygrys wyjeżdża po mnie bardzo, bardzo odważnie. Jestem na jeden strzał, postarałem się go jeszcze zgęsić. I to była dobra decyzja, bo dzięki temu oberwał jeszcze od Isa z mojej drużyny. Teraz jak mi dobrze polosuje, to ja mam go na strzał. Więc tutaj kto pierwszy, ten lepszy. Czekałem tu, czy strzeli właśnie w mojego Isa, żeby złapać go na przeładowaniu. W końcu stwierdziłem, ryzykujemy. I tak samo i ja, i on się nie popisaliśmy. Moja artyleria jednak go wykańcza. Ja mam 2500 obrażeń. To już jest nieźle, biorąc pod uwagę, że mam 1280 własnego hapsa, więc się spłaciłem praktycznie dwukrotnie. Teraz piękny tyłek wrogiego Isa. Przyjmuje konkretnie na hemoroida. Strzela we mnie grill. Na szczęście tylko ze splasha, ale już mam bardzo mało hapsa. Cały czas walka na pierwszej linii. Sam sobie świecę. Krótki dystans to zawsze dobrze wpływa na exp, który się zbiera. Jest grill. Trzeci frag. Jest GW Panther, skupiamy, ale niestety to on był szybszy. Misji na Top Gunna się nie udało zrobić, ale bitewkę wygrałem i zobaczmy na screeny, co tam się udało postrzelać. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego oraz High Caliber. 3202 punkty uszkodzeń. Do tego zobaczcie po asyście aż 2187, co jest naprawdę fajnym wynikiem. 3 fragi. Dało to w sumie 1413 bazowego expa, co już na MK wystarczyło. I przyznam szczerze, że byłem zaskoczony aż taką ilością expa, będąc na topie przy takich uszkodzeniach, no bo na tym się spokojnie można wykręcić więcej, ale tutaj asysta zrobiła swoje. A powyżej 1400 expa, to już jest wynik, z którego byłem zadowolony, a najlepsze, że jest to zrobione niecałe 5 minut, czyli naprawdę całkiem
szybko, no i przede wszystkim na pierwszej linii. Oddane 12 strzałów, 10 trafionych, 9 z przebiciem, na te 3202 uszkodzeń tylko 240 na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane niecałe 1,5 km. No i dzięki tym obrażeniom swoim oraz po asyście udało się zarobić, zobaczcie, prawie 87 tysięcy kredytów, co moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Ekspa z bonusami wpadło 2542. Tak wyglądała pierwsza bitewka, którą Wam zamierzam zaprezentować na ISie drugim. Jeszcze jakieś bitewki oczywiście na tym czołgu się na kanale pojawią. Jeżeli się materiał podobał, to dajcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!